Dzień dobry, jesteśmy w naszym ekskluzywnym autobusie, jest z nami Kaczor. Siemanko. Mateusz. I... Dzień dobry. I Robert. O, ostatnio go nie było w naszym busie, także... Jedziemy dzisiaj oni gdzie? Nie zabierają. W ogóle to jest jakieś... Nie, słuchajcie go. Rzeczy takie, słuchajcie... Jedziemy dzisiaj... Wyrzucany, muszę iść na pociąg, jeździć różnymi busami. Nie wiem, co się dzieje w tym zespole. Także widzimy się dzisiaj w Dwirzynie. Tak, dzisiaj zapraszamy, nad morze ruszamy w tej chwili, stoimy w korku. Bo chyba wszyscy właśnie jadą, mam wrażenie, do Dwirzyna. Pan Słyszek mówi, że o której będziemy? Tak, ale kamerę, mikrofon musisz skierować na nas. Przed nami jak też ty to chcesz? Będziemy o 18 w Dwirzynie. O 18 w Dwirzynie, a o 20 zagramy dla was występ pierwszy po 4 tygodniach, także będzie fajnie. Hej. Robert dalej z nami jest. Dajcie mu coś powiedzieć. Oj, teksty sobie powtarzam, nie przeszkadzajcie. A Mateusz jak zawsze co robi? Ja czytam teksty właśnie na dzisiejszy dzień. Przypominam sobie rolę. Ostatnio miał tą książkę w Zakopanem, także jeszcze nie przeczytał. Dwirzyno. 2020. No to tyle. O. Patrol. Służba drogowa. Zabryt. Kiedy to patrol może jeździć sobie tak jak chce? Tak, właśnie wszyscy robią teraz korytarz życia. Bo jedzie dla patrol. Gościa z łopatą, który jedzie przekopać. I musi... Mierzeje Wiślaną. To nie ten może. Nie ten kierunek, panie patrolu. No to widzimy. Mateusz, a nie, czekaj, pogadajmy jeszcze z ludźmi, bo oni by się chcieli dowiedzieć czegoś. Mateusz czyta książkę, jak zostać kowbojem. Nie wiem, czy wiecie o tym. Nie. I to nie jest Brooklyn Mountains. Jak być kowbojem? Jak być? Ale nocnym. Nocnym kowbojem. Widzenie z Indianinem, teraz jest... coś erotycznego. No. Kto nie czytał, jest film, więc można. Z Dustinem Hoffmanem. Tak jest. Prawda? Nocny tak cowboy. Night cowboy. A dzienny Indianin. A dzienny kowboj to jest Indianin. Także ten. Zbyszek. Tak? Za ile będziemy? Mobilki, co tam się stało? Nie wiem, Kaczor, będziemy 18 chyba. Chociaż zaczyna to ci słabo wyglądać. To jak 18. To dopiero pierwszy nieplanowany korek. Kombajn. Jakiś wypadek. Jak ktoś stoi w korku na A4, niech dam na znać, co się tam stało. Tak, Zbyszek mówi, jak ktoś stoi w korku na A4, niech napisze na naszym fanpage'u, o co chodzi. Śmiertelny, czy to objeżdżać, czy... Dobrze, no to... To wam pa.